Dziś w programie będzie o sztuce pomagania. Pomagania chorym i cierpiącym, z którymi 11 lutego spotkał się biskup Krzysztof Włodarczyk. W 25. dorocznym Światowym Dniu Chorego udzielił on sakramentów Eucharystii i namaszczenia, najpierw w kaplicy szpitala, a potem hospicjum. Będzie też kilka słów o wstawiennictwie świętej Urszuli Leduchowskiej, o które często prosi Koszalińska Fundacja Zdążyć z Miłością. Czy ktoś z nas chciałby być chory? Myślę, że odpowiedź byłaby jednoznaczna, że absolutnie nie. Trudno nam zaakceptować chorobę, czy to lekką, czy poważną. Znaczy nie jest ona oczekiwana, nie jest miłym gościem. Raczej bronimy się przed takim doświadczeniem choroby, jakiejkolwiek, czy cierpienia, które niekoniecznie musi nas przyprowadzać do szpitala, ale jednak gdzieś każdy na swoim odcinku cierpi to w różnym rozmiarze. Natomiast zaakceptować poważną chorobę to jest, można powiedzieć, prawie niewykonalne. Bo może najpierw w takiej sytuacji pojawia się bunt w sercu. Dlaczego? Dlaczego to nam nie przyszło? Dlaczego akurat ta choroba mnie dotknęła? Dlaczego ja muszę tego doświadczać? Może burzę się wewnętrznie i buntuję, absolutnie odrzucam to doświadczenie. Potem może przychodzi jakaś bezradność. Co z tym zrobić? Jak się z tym zmierzyć? A potem może być nawet jeszcze trudniejszy stan. Jakaś apatia, zniechęcenie w tym wszystkim, że poddaje się, nie chce walczyć. Trzeba włożyć sporo swojej własnej dobrej woli, ze względu na to, że no, posługuje wśród chorych. Takie są sytuacje, kiedy są ludzie potrzebujący i nie mam działać jako takiego automatu, gdzie mnie tam wyślą, to w każdej sytuacji mam się odnaleźć. Oczywiście tak powinno być, ale z własnej strony też trzeba ogromnego zaangażowania też w tą posługę w szpitalu duszpasterską wśród chorych. Ale może po tych przejściach nastąpić jakiś inny stan, zaskakujący nas, że może podejmujemy walkę, akceptując najpierw to doświadczenie choroby. Może wstępną motywacją w takiej postawie być myśl, że trzeba wziąć się w garść. Może motywuje mnie taki kierunek, że zrobię wszystko, by się uratować tej choroby. A może też motywacją do jakiegoś akceptowania tego stanu i podjęcia jakiejś walki może być myśl, że panika przed śmiercią nie będzie mną rządzić. Każdy z nas właściwie w jakiejś mierze jest zdolny wiele zrobić, by uśmiercić chorobę, by ją wypędzić z własnego życia, otoczenia, domu, rodziny. Bo właściwie mówiąc w tak prosty sposób, choroba jest jakimś głodem za zdrowiem. Choroba jest jakimś pragnieniem stanu, jakoś tak ukierunkowuje na pragnienie za uzdrowieniem. Są różnego rodzaju studia, które można podejmować. Ja też takie podjąłem, kiedy rozpocząłem pracę jako kapelan tutaj w szpitalu, na podyplomowych studiach u bonifratrów, którzy prowadząc zajęcia z lekarzami, psychologami, ludźmi doświadczonymi wśród chorych, uczą, w jaki sposób rozmawiać z chorymi, w jaki sposób z nimi być i w jaki sposób jak najlepiej im służyć poprzez swoją posługę kapelańską. W doskonały sposób, kiedy to dzieje się w różnych zespołach kapelańskich, nie tylko ksiądz, ale też i właśnie lekarz, pielęgniarka, psycholog, którzy angażują się na rzecz konkretnego pacjenta. Wstajemy tu przed Jezusem, mówimy: Panie Jezu Chryste, Ty jesteś najlepszym lekarzem i dlatego chcemy doznać uzdrowienia. Każdy na swoim odcinku, każdy na swoim odcinku cierpi. Od pewnego czasu w tej naszej przestrzeni kościelnej, w tym wymiarze wiary, pojawiają się nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie. Może ktoś z Was uczestniczył w takich modlitwach? Właśnie o uzdrowienie, ja się zaprasza jakiegoś specjalistę, teraz w cudzysłowie charyzmatyka,
który posiada taki dar modlitwy o uzdrowienie. I bardzo dobrze można powiedzieć, że te nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie mają miejsce w naszej przestrzeni Kościoła. Świadectwa też potwierdzają moc Jezusa Zmartwychwstałego, który przywraca zdrowie, zabierając Jego głód. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ na te nabożeństwa też przychodzą ludzie, którzy mają w sercu wielką wiarę. Pan Jezus, gdy uzdrawiał, to nie pokazywał na siebie, a wskazywał do tego, który prosił o uzdrowienie i mówił: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Otwartość na człowieka, słuchanie człowieka i bycie przy nim. Czasami niepotrzebne są słowa do tego, żeby wyrazić tą miłość do człowieka, czy chęć pomocy jemu. Czasami to jest przytrzymanie ręki, jak to jedna z pacjentek kiedyś powiedziała. Proszę księdza, jak ksiądz czasami nawet nic nie powie, tylko przywita się, poda tą rękę, to jest jak zastrzyk, który człowiek otrzymuje z lekarstwem. I ja w ten sposób też i staram się tą posługę w szpitalu wykonywać, będąc po prostu z chorymi. A każdy chory jest dla swojej rodziny, czy jakiejś większej wspólnoty, sąsiadów, pracowników, wiernych kościoła, wolontariuszy, też tutaj okazją do uczenia się pokoju, cierpliwości i świadczenia miłosierdzia, nawet jeśli można się spotkać z niewdzięcznością, z jakąś niechęcią. Trzeba zrozumieć tutaj chorego też, umieć mu towarzyszyć. Tutaj brakuje jakichś wielkich słów, nawet trudno, żeby wypowiadać jakieś wielkie słowa. To można tylko być i pozwolić choremu odczuć, że się jemu towarzyszy, że się z nim solidaryzuje, że się z nim jest, że się przyjmuje, całym sercem, całym sobą. Dzisiejszy 25 już dzień uroczystość Światowego Dnia Chorego dla nas jest nie pierwszym i na pewno nie ostatnim tutaj uczestnictwem w tej kaplicy ze względu na w tej chwili stuletniej już mamusi Marianny i jej dwukrotny dar cudownego uzdrowienia przez Matkę Bożą nieustającej pomocy i świętego Jana Pawła II. Również ja w tym szpitalu na Sorze w dniu 2 października, była to pierwsza niedziela miesiąca października, doznałam daru cudownego uzdrowienia. Dla mnie jest to największy z największych darów od Maryi, gdzie dostałam drugie życie i nigdy nie zapomnę w modlitwie za ukochanych kapłanów Matce Bożej i miłosiernemu Jezusowi w tej kaplicy składać dziękczynienie podwójne w imieniu mamusi i swoim. Na pewno trzeba mieć serce przede wszystkim, no, bo rzeczywiście to się nie da tego wyuczyć. To jest w człowieku i trzeba to po prostu umieć uruchomić. I myślę, że tutaj taka formacja, takie wsparcie, czy jakieś nawet warsztaty, które mają pomóc wolontariuszom dobrze służyć osobom potrzebującym, szczególnie chorym, jest na pewno to potrzebne. Taki bym powiedział, fachowy warsztat. Natomiast z tego, co widzimy, nie da się tego wyuczyć, to można tylko wzmocnić, można ukierunkować, ale też podtrzymywać w człowieku to, bo doświadczenie choroby, doświadczenie cierpienia, bezpośrednie zderzenie z człowiekiem chorym, cierpiącym, jednak osłabia też nasze siły zdrowych, bo jeżeli jest empatia, jeżeli wczuwam się w tę sytuację, jeżeli chcę się solidaryzować z tą osobą, to jednak jakoś tak, nawet powiem, energię swoją tracę,
żeby być jak najbliżej tego człowieka, bo ja nie jestem w stanie mądrymi, pięknymi słowami zmienić stanu teraz choroby, natomiast też w takim spotkaniu z chorą osobą cierpiącą widzę swoją bezradność, że nie mam tej mocy, żeby uzdrowić, więc pozostaje mi co? Umiejętność towarzyszenia, więc nabierania znowu siły, żeby towarzyszyć, ale też muszę w tym spotkaniu z tym chorym widzieć nadzieję. Nauczyłem się, że jak potrzebna jest cierpliwość względem człowieka. Otóż jakiś czas temu był chory, który przez kilka miesięcy co chwilę do szpitala trafiał ze względu na to, że przyjmował chemię. Był to pacjent nowotworowy, z chorobą nowotworową i przyglądał się zawsze, co ja robię. Czasami zadawał różne trudne pytania, z takimi czasami nawet, i można powiedzieć, pretensjami, dlaczego tak się w kościele dzieje, takie złe rzeczy, a to tak nie powinno być. Na temat, rozmawialiśmy Biblii, na temat wiary. I ten człowiek, jak widziałem go, to czasami człowiek, może nie to, że się denerwował, ale patrzę, mówię, o, znowu jest ten pan, będą pytania, ale to, po to jestem, żeby te pytania usłyszeć i starać się, oczywiście na wszystkie nie jestem w stanie odpowiedzieć, w miarę możliwości z tym człowiekiem porozmawiać, wysłuchać go przede wszystkim. I on po kilku miesiącach, kiedy widział, że inni pacjenci na sali przyjmują sakramenty do spowiedzi świętej, przystępują do komunii świętej, sakrament namaszczenia chorych przyjmują, że oni, o to co mi powiedział jakiś czas temu przy księdza, kiedy ja widziałem, jak ci ludzie się zmieniają, w jaki inny sposób oni się zachowują będąc na tej sali i w jaki sposób inny przeżywają tą swoją chorobę, to ja przy księdza widzę, że to jednak chyba działa. I to trwało przez kilka miesięcy, kiedy on to obserwował, to nie było po dwóch, trzech spotkaniach. Po prostu zobaczyłem i dostrzegłem, jak ważna jest ta obecność księdza i czasami nawet to porozmawianie, nie na tematy konkretnie religijne, nawet inne codzienne takie, byśmy powiedzieli, z takiego życia codziennego człowieka, ale jak ważna jest ta obecność i wsłuchanie się w drugiego człowieka, bliźniego. Mam taką zasadę, żeby sobie każdy wybrał ulubionego chorego, natomiast tym, który jest taki bardzo popularny dzisiaj, to jest święty ojciec Pio. I w ostatnim czasie spotykałem się z osobami, którzy chorowali i nawet wczoraj jeszcze w spotkaniu w Darłowie z jedną osobą, która chora na raka, rak grubego jelita, pojechała do San Giovanni Rotondo z modlitwą, przedstawienie świętego ojca Pio o uzdrowienie i wczoraj dała mi świadectwo, że już od 5 lat lekarze powiedzieli, no już tam nic nie ma, po prostu jest uzdrowiona i mówi, to się wymyka pod naszej jakiejś medycznej opinii, dlaczego tak się stało, a on nosi taką obrączkę właśnie, taką pamiątkę, to jest już prosta obrączka tej takiej więzi z ojcem Pio, żeby się za nim wstawiał i potrafi dziękować, więc mówię, ale to są różni święci. Święta siostra Faustyna tutaj też stała się taką bardzo popularną. Święci, no, do świętego Jana Pawła II na przykład. Są specjalne modlitewniki i te doświadczenia. Nawet no, to, co widzieliśmy w świadectwach niedawno błogosławionego ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek z Francji, który został uzdrowiony. Że tutaj się zadziało coś takiego niezwykłego, że święta Urszula Leduchowska, która jest obecnie patronką Fundacji Zdążyć z Miłością, poprzez swój wpływ na to, co robimy, spowodowała, że powstało pierwsze mieszkanie chronione. Później, jak już kończyliśmy remont tego pierwszego, okazało się, że kolejne można wyremontować, a jeśli zmierzaliśmy już do końca i mieliśmy oddać to drugie mieszkanie chronione, trzeba było wyremontować dach i właśnie z poddasza stworzyć świetlicę. I te wszystkie rzeczy nie zadziałyby się, gdyby nie to, że święta Urszula Duchowska wspiera nas. Ja w to wierzę, jestem przekonana, że tyle darczyńców, że są to firmy i duńskie, i norweskie, między innymi nasi darczyńcy i wiele innych wspaniałych firm. Ale to właśnie święta Urszula Leduchowska przywiozła
1920 roku z Danii dzieci, sieroty polskich robotników i kupiła majątek w Pniewach od norweskiego konsula. I jestem przekonana, że to takie połączenie trochę jest takim przesłaniem dla nas, że robimy dobre rzeczy i że powinniśmy robić je dalej i że mamy taką opiekę. I szybciej! Wszędzie biało śnieg, i teraz szybciej!